Proletariacki lud budzi się i rusza do pracy. Ale co to? Czyżby kapitalistyczny wróg starał się powstrzymać realizację planu siedmioletniego? Nie, to miejski planista zapomniał o istnieniu pieszych w Toruniu. Tu rusza pracujący lud na zielonym świetle, ale tu ma już czerwone i ma czekać tylko teoretycznie. Zniecierpliwionych proletariuszy żadne światła nie powstrzymają. Wywrotowcy też nie mogą czekać, sklepy monopolowe otworzą już za parę minut. Samochody po skrzyżowaniu jeżdżą pod prąd i lewą stroną jezdni. Wizji miejskiego planisty nikt tutaj nie rozumie.